Jak wam teraz wygarnę, to zobaczycie. Chylacie różne świństwa. Karbi do bimbru wrzucacie. Zaś zajerdolewacie. Tfu, świństwo takie, że gębę wykrzywia. Pieniądze tylko w błoto wrzucacie. I zdrowie marnujecie. Wstyd dla osady jak bogatów. Ludzie, ludzie, co wy robicie? Przecież można inaczej. Wystarczy wziąć 2 kilo cukru, kilogram gruszek, bergamutek, zalać to wszystko 5 litrami wody. Przygotowanej czy zwykłej? O, przygotowanej na drugą. A nie śmierdzi to przypadkiem? Ani trochę. W domu trzymałem. Thank you.
jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną. Jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną. Zupa daje dużo siły gotującemu. Doskonałe pożywienie gotowane i surowe jako uzupełnienie. Zupa gotowana może być przechowywana dłużej. Nic się jej nie stanie, wręcz przeciwnie, nabierze wartości i jest pożywna. Jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną. Jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną. Potrawa jest przez ogień uszlachetniana, jak ciało zwierzęce, przez ducha i nie chodzi o witaminy, lecz o głębsze wzajemne reakcje, które poprzez gotującą wodę zachodzą pomiędzy składnikami, tworząc potrawę korzystną podawaną organizmowi. Ten, kto zupę jada raz dziennie, odżywia dobrze swoje ciało, ogranicza łaknienie na słodycze. Człowiek musi jeść potrawy z ognia czerpane, w wodzie gotowane, duże ilości surowego niewskazane. Jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną. Jedzenie wieganów wystykają i o zupie przypominają, aby gotować ją dla siebie jako sprawę potrzebną.
ludzie ludziom produkują skażoną żywność, dosypują do wody różne środki toksyczne, sypią na pole sztuczne nawozy, zaśmiecają naturę różnymi truciznami. Powietrze, jakim oddychamy, też jest skażone. Meble, ubrania i różne sprzęty emitują różne związki bardzo toksyczne dla człowieka. Inny tego nie czyni, tylko wy. Wyłącznie wy sami sobie nawzajem czynicie takie produkty. Dlatego wołam do was. Opamiętajcie się i zacznijcie od siebie. Zobaczcie, ile w żywności jest związków toksycznych, kompletnie tam niepotrzebnych, a bardzo szkodzących waszemu zdrowiu i zagrażających waszemu ziemskiemu życiu. Dlatego dziś tak dużo jest młodzieży bardzo chorej i zdegenerowanej zdrowotnie. Dlatego dziś tak dużo na cmentarzach widać od 40 do 50 roku życia ludzi pozostawiających swoje ziemskie ciało.
zakłady pogrzebowe staną, trumien zabraknie dla ludzi. Będą groby masowe, to parki, grabarze i cmentarze zastąpią. Nikt nie będzie identyfikował ludzi. Żyjący będzie potwierdzał śmierć pozostałych swą obecnością, a identyfikacja nikomu na nic niepotrzebna będzie. Kiedy to nastąpi? Już niebawem. Przed nimi nie wyrośnie i ich zapatrywań nie zmieni. A ponieważ wszędzie na ziemi można się szybko dostać, to też migracja zniszczeń jest taka sama. Nie pomoże nawet najwymyślniejsza ziemska ochrona. Szybko, nagle i bezboleśnie tu na ziemi wszystko się stanie przy włączonym świetle. I jak w małej skali, tak i globalnej wszystkiego dotyczy. Waszego fałszywego pojmowania prawdy zostaliście przez ciemności ściągnięci w najgłębszą energetyczną przepaść. Zakopani jesteście w energetycznych śmieciach. Sami sobie gotujecie taki los. Nikt wam tu nie ingeruje.
Sami sobie tworzycie takie wady. Sami sobie tworzycie skutki zwrotne swoim działaniem. Waszego fałszywego pojmowania prawdy zostaliście przez ciemności ściągnięci w najgłębszą energetyczną przepaść. Zakopani jesteście w energetycznych śmieciach. To wy sami sobie gotujecie taki los. Nikt wam tu nie ingeruje. Sami sobie tworzycie takie bagny. Sami sobie tworzycie skutki zwrotne swoim działaniem.